Dzień dobry, może już dobry wieczór dla niektórych. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarze w Acentrum. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Napiszcie proszę, czy wszystko jest w porządku, czy jest dobra słyszalność i już za chwileczkę zaczynamy. Ja tutaj będę sobie zerkać na Wasze komentarze z boku i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Dobrze, moi drodzy, ja nazywam się Aneta Giczewska, jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, jestem pedagogiem specjalnym i instruktorem programu terapii ręki i właśnie o terapii ręki będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, a tak naprawdę o takim jednym zakresie związanym właśnie z małą motoryką, z pracą naszej ręki, a mianowicie będziemy mówić o manipulacji, o zabawie manipulacyjnej i o tym, jaki ta zabawa ma wpływ na rozwój dziecka i w jaki sposób ta zabawa przygotowuje rękę dziecka do kolejnych ważnych funkcji. I tutaj mam na myśli przede wszystkim te funkcje grafomotoryczne, które powinny się pojawić tak około 6-7 roku życia, tak? Już w takim, można powiedzieć, pełnym rozkwicie. Także dzisiaj będziemy sobie ten temat omawiać, ale zanim do tego przejdziemy, to kilka takich organizacyjnych spraw, a mianowicie już tutaj muszę. O, teraz będzie chyba dobrze. Tak, dla chętnych osób. Tak, wszystko ok, piszecie, dziękuję Wam bardzo. Dla chętnych osób mamy przygotowany pakiet webinarowy, w który jak zawsze zawiera zaświadczenie. To zaświadczenie jest imienne, to znaczy my je wypisujemy, wpisujemy tam Wasze imię i nazwisko zgodnie z tym, jak podajecie na zgłoszeniu, czyli przesyłając zgłoszenie. I ten pakiet poza zaświadczeniem zawiera różne materiały, między innymi takie PDF do wydruku, zawiera oczywiście scenariusz terapii ręki, zawiera program doskonalenia manipulacji, ja o tym wszystkim będę w trakcie jeszcze mówić. Takie karty pracy, które też można wykorzystać w czasie zajęć terapii ręki, ale też w domu, może być wykorzystany przez rodziców, przez nauczycieli w przedszkolu. Także jak najbardziej tutaj dużo cennych materiałów. No i filmy z zabawami, które dostajecie w takiej pełnej wersji i możecie sobie na spokojnie w domu, w wolnym czasie je odtworzyć. Te filmy będą też pokazane tutaj dzisiaj przeze mnie. Nie wszystkie chyba, bo nie wiem, czy wszystkie zdążę, ale na pewno te najbardziej istotne to tutaj zobaczymy. Natomiast te pozostałe zobaczycie sobie. Oczywiście te osoby, które wykupią pakiet webinarowy, zobaczą sobie te filmy dodatkowo w wolnym czasie. Dobrze, moi drodzy, pakiet webinarowy jest wysyłany do 3 dni roboczych. To znaczy, że jeżeli dzisiaj nawet go zamówicie, to dostaniecie go jutro po południu, a najprawdopodobniej w piątek, więc nie denerwujcie się, nie stresujcie. My po prostu musimy te zaświadczenia przygotować, a ponieważ mamy zawsze bardzo dużo tych zamówień, więc no to jest praca, która wymaga przygotowania, także na pewno wszystko dostaniecie. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać. Sprawdźcie też zawsze foldery spam, oferty, inne, bo często te nasze maile po prostu trafiają w inne miejsca i wy później do nas piszecie, pytacie, że nie dostaliście, a tymczasem te nasze materiały po prostu trafiają w jakieś inne foldery. To chyba takie najistotniejsze informacje. Oczywiście mam też tutaj dla Was dzisiaj taką ofertę specjalną, można powiedzieć. W związku z tym, że pojawiło się na świecie moje kolejne dziecko, można powiedzieć, a mianowicie moja najnowsza książka pod tytułem Ręka. Odkryj tajemnicę swoich rąk. Jest to książeczka generalnie dla dzieci, ale myślę, że posłuży się
w dużej mierze właśnie terapeutom, nauczycielom i rodzicom, jako taka pomoc, takie wspomaganie w czasie zajęć, w czasie pracy, usprawniania małej motoryki. I ta książka jest teraz w przedsprzedaży, czyli ma już obniżoną cenę, jest już w drukarni i czekamy na wydruk. I dzisiaj właśnie w związku z tym, z tą tak cudowną, że tak powiem, cudownym wydarzeniem, czyli pojawieniem się książki, mam dla Was taką ofertę, że pakiet wraz z tą nową książką możecie kupić w jeszcze niższej cenie, czyli za 68 zł. No jest to już naprawdę tak niska cena, że chyba niższej już nie będzie, więc jeżeli macie ochotę tą książkę sobie zakupić, zdobyć, to bardzo Wam dzisiaj to polecam, żebyście sobie takiego zakupu dokonali. O tej książeczce też jeszcze troszeczkę później powiem, także Myślę, że kilka takich cennych informacji się tutaj pojawi. Sprawdzam, czy tutaj coś, tak, piszecie. Oczywiście, tak. Pamiętajcie, że ten webinar dla osób, których tutaj nie ma dzisiaj z nami, tak, nie mogą być na żywo, to ten webinar będzie nagrany i przez tydzień będzie dostępny na naszym fanpage'u na Facebooku. Po tygodniu on znika stąd i przenosimy go na stronę, na naszą platformę taką szkoleniową, acentrum.com.pl, i tam wszystkie nasze dotychczasowe webinary można sobie wykupić i obejrzeć. Także jeżeli nie oglądaliście, nie byliście z nami tutaj na żywo na wcześniejszych webinarach, to zapraszam serdecznie do wykupienia sobie tych wcześniejszych webinarów. No a przy okazji też bardzo Was proszę, żebyście tutaj napisali, czy jesteście z nami pierwszy raz, czy też może już kolejny. Ja tak sobie patrzę i widzę znajome nazwiska, więc myślę, że tutaj sporo osób przybyło, takich, które no już odwiedzają nas tak cyklicznie i systematycznie. Bardzo się cieszę, bo to jest dla nas takie potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens, że Wy z tego korzystacie, że inspirujecie się tymi naszymi pomysłami, i no to też motywuje nas do dalszej pracy. Natomiast witam oczywiście też wszystkie osoby, które przybyły tutaj pierwszy raz, więc mam nadzieję, że też odnajdziecie tutaj cenne takie informacje i wiadomości, które posłużą Wam w pracy swojej zawodowej, być może w pracy ze swoimi prywatnymi dziećmi. Także napiszcie, który raz jesteście i i też skąd jesteście, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Mam też dla Was, słuchajcie, dzisiaj taką małą niespodziankę, a mianowicie oj, coś tutaj mi znowu skacze. A mianowicie taki konkurs dla tych osób, które tutaj dzisiaj ze mną na żywo są i oglądają. Bardzo chcę Was zachęcić tutaj do komentowania. Dlatego też, jeżeli napiszecie w komentarzu, opiszecie zabawę, tak? Zabawę, która doskonali małą motorykę, która usprawnia rękę. Taką zabawę, którą znacie ze swojego dzieciństwa, albo po prostu lubią tą zabawę Wasze dzieci, może wykorzystujecie ją w pracy. W ten sposób tutaj nam się zgromadzi dużo pewnie różnych fajnych pomysłów na zabawy. Także napiszcie w komentarzu i oznaczcie osobę, koleżankę, kolegę, mamę, ciocię, babcię, kogoś, kto byłby tutaj zainteresowany tym webinarem i tymi właśnie zabawami. Ja na koniec tutaj tego naszego spotkania, już po zakończeniu, przeczytam sobie na spokojnie te Wasze komentarze i wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie tą książkę z dedykacją i oczywiście z autografem, i wyślemy ją, jak już do nas dojedzie z drukarni. Także tak jak mówiłam, przewidujemy wysyłkę po 18 lipca, więc zapraszam Was do zabawy i do komentowania. Tak, tutaj jeszcze kilka stron z książki. Tak jak mówiłam, będziemy też do niej jeszcze wracać. Książka ma 150 stron, jest w takiej przyjemnej, zintegrowanej oprawie, no i jest bogato ilustrowana, jak to książeczka dla dzieci, także dużo rysunków, właśnie takich kolorowych grafik, które pomogą dziecku zrozumieć, dlaczego ta nasza ręka jest takim fenomenalnym narzędziem, jak jest zbudowana, co potrafi robić, tak,
jak różnorodne czynności potrafi wykonywać. Takie informacje, ciekawostki, ale też zabawy i ćwiczenia właśnie w tej książeczce są zawarte. O czym dzisiaj będziemy mówić, tak? Jaki jest plan naszego webinaru? Tak jak powiedziałam już na wstępie, takim przewodnim tematem jest oczywiście zabawa manipulacyjna. Powiemy sobie o tym, kiedy ta zabawa się pojawia w rozwoju dziecka. Jakby czym manipulować, tak? Czyli jakie zabawki wybierać do manipulacji. O takim aspekcie sensomotorycznym tej zabawy powiem Państwu troszeczkę. O tym, jak zabawa wpływa na rozwój mowy. Powiemy sobie o przykładowych ćwiczeniach w poszczególnych latach życia. No i oczywiście wszystko będzie tutaj jakby potwierdzone, tak? I tak zabarwione filmami i zdjęciami. Także myślę, że dużo też cennych informacji dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Czym jest zabawa manipulacyjna? Więc jest to najprostsza forma zabawy. Tak naprawdę jedna z pierwszych zabaw, które pojawiają się w życiu dziecka i przez wielu autorów jest ona nawet jakby nazywana taką pierwotną albo nawet prymitywną zabawą. Tak? Zabawą, która polega na wykonywaniu bardzo prostych ruchów i wielokrotnym powtarzaniu tych ruchów, wielokrotnym powtarzaniu pewnych wzorców ruchowych, które mają za zadanie przygotować rękę dziecka do kolejnych ważnych funkcji, tak, do kolejnych ważnych umiejętności. I na bazie tych prostych ruchów dziecko buduje sobie kolejne, coraz bardziej złożone wzorce, coraz bardziej rozbudowane sekwencje ruchowe. I te pierwsze ważne czynności to jest właśnie chwyt, to jest to obracanie, wyjmowanie, turlanie, rzucanie, ściskanie, takie proste właśnie pierwotne czynności, które my widzimy już u niemowlaków, prawda? Czyli już w pierwszym roku życia pojawia się ta zabawa i to pojawia się bardzo wcześnie, bo w momencie, kiedy zaczyna wygaszać się, czy też właśnie integrować odruch chwytny, zaczyna się ten czas takiego świadomego, dowolnego chwytania, to właśnie jakby wtedy widzimy taki bardzo intensywny rozkwit działania czy pracy ręki we wszystkich stawach, ale nie tylko ręki jako końcówki tej naszej kończyny górnej, ale też przedramienia, czyli widzimy tą ruchomość zarówno w stawie łokciowym, w stawie nadgarstkowym, w stawach tych międzypaliczkowych i w stawach kciuka. Czyli z punktu widzenia terapii ręki, czyli w naszym programie terapii ręki, powiedzielibyśmy, że zabawa manipulacyjna wpisuje się w serię manualną i w serię precyzyjną, czyli są to te dwie ostatnie serie naszego programu, wtedy kiedy właśnie pracujemy nad ruchomością łokcia, tak, stawu łokciowego, stawu nadgarstkowego i później już ruchomością tych bardzo drobnych stawów, kiedy pracujemy nad tą precyzją ruchu i grafomotoryką. I ta właśnie zabawa manipulacyjna, zobaczcie Państwo, która pojawia się tak wcześnie, tak jak mówię, już w okresie niemowlęcym, ona już w pewnym sensie daje nam informację, jak będzie przebiegał rozwój tych kolejnych, bardziej skomplikowanych czynności. I ważne jest, żeby już na tym pierwszym etapie obserwować, jak ta rączka pracuje, w jaki sposób dziecko chwyta tą zabawkę, czy ono właśnie tą zabawkę obraca w rękę, czy potrafi ją przekładać z rączki do rączki, czy tą zabawkę wkłada do buzi, bo zobaczcie, że ten ruch oglądania chociażby zabawki, prawda, kiedy dziecko sobie leży na pleckach, tak trzyma jakąś grzechotkę i sobie ją obraca, wydaje się, że to jest bardzo prosty i prymitywny ruch, natomiast dla nas jest to bardzo istotny ruch, który później będzie nam potrzebny właśnie w wielu funkcjach, a mianowicie ruch rotacji przedramienia, tak, czyli już ten pierwszy ważny ruch, ruch nadgarstka, tak? Kiedy tam próbujemy, ten maluszek próbuje sobie tą zabawkę we wszystkich kierunkach poobracać i jakby doświadczyć z każdej strony, to znowu będą ruchy w stawie nadgarstkowym i wreszcie ta precyzja, czyli te paluszki, które sobie po tej zabawce wędrują, to będą już te wszystkie bardzo precyzyjne ruchy. Więc możemy powiedzieć, że
Zabawa manipulacyjna jest pierwotną zabawą, tak, jest najprostszym sposobem zabawy, ale jest bardzo ważna, bo na jej bazie budują się kolejne, czyli mówimy o zabawach konstrukcyjnych, które się za chwilę pojawią, tak, te zabawy przecież jakby ich bazą jest właśnie manipulacja, a dopiero jakby na bazie tej manipulacji powstaje jakiś twór, tak, czyli dziecko coś tworzy, no i mamy tą konstrukcję. Zabawy tematyczne, zabawy w naśladowanie i tak dalej. Te wszystkie zabawy jakby w tej swojej pierwszym momencie zawsze polegają na tym, że dziecko chwyta przedmiot, tak, właśnie bierze do ręki i zaczyna nim manipulować, a dopiero później jakby coś z tego powstaje. Także pamiętajmy o tym, że ta zabawa jest naprawdę bardzo takim cenną i jakby cenna dla dziecka, tak, dla jego rozwoju, ale też dla nas, dla terapeutów, dla nauczycieli, dla rodziców, jest ważna w czasie diagnozy, w czasie obserwacji dziecka. Będziemy zwracać uwagę na to, w jaki sposób dziecko chwyta, jak manipuluje, jak te zabawki przekłada i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tutaj bardzo, bardzo cenne. Co robi dziecko w czasie zabawy, tak, manipulacyjnej? Więc wszystko zaczyna się oczywiście od takiego spostrzeżenia zmysłowego, czyli najczęściej na początku dziecko zauważa, tak, wzrokiem zauważa coś, jakąś zabawkę, albo słyszy dźwięk i zaraz po tym następuje właśnie przejaw aktywności, czyli jakieś działanie, jakieś doświadczenie. No w tym przypadku przede wszystkim będzie to ruch ręki, czyli wyciągnięcie ręki w stronę tej zabawki, którą zobaczyłam i chęć przyciągnięcia jej do siebie. Ale jest to także obrót ciała, czyli rotacja, czasami wyciągnięcie ręki z takim przeniesieniem ciężaru ciała. Więc tutaj jakby znowu widzimy, że ten duży ruch też ma duże znaczenie, bo on jest jakby tutaj podłożem, tak, tej manipulacji. O nim nie możemy zapominać, o dużej motoryce. Ja dzisiaj będę zdecydowanie mniej o tej dużej motoryce mówić, ale Państwo nas już dobrze znacie i szczególnie te osoby, które są po naszym szkoleniu, to wiecie, że doskonale, że my jakby nie ruszamy się z miejsca, tak, bez tej dużej motoryki, bez tej rozmachowej serii, bo to ona tak naprawdę jest bazą tych wszystkich naszych działań też manipulacyjnych. No ale tak jak mówię, dzisiaj po prostu zawężamy się w temacie, także tą dużą motorykę sobie po prostu zostawiamy na inny termin. I zobaczcie Państwo, że jakby uchwycenie tej zabawki, czyli trzymanie jej w rączkach, powoduje, że dziecko jakby przystosowuje ruch, tak, swojej ręki, nawet powiedziałabym, że kształt swojej ręki, czyli odpowiedni ruch w stawach, do kształtu tego przedmiotu, który trzyma, no i zaczyna na niego jakby działać, tak, i tutaj będzie go przekształcać, będzie zmieniać pozycję tej zabawki, tego przyboru, przedmiotu. Będzie być może zmieniać wygląd. To wszystko oczywiście zależy od tego, no, jaka to jest zabawka, prawda? Będzie próbowało składać, rozkładać, otwierać, badać kształt i budowę. I tutaj już widzimy, że to jakby nie jest sama motoryka, prawda? Czyli ta zabawa manipulacyjna nie kończy się i nie zaczyna na samej tylko motoryce, bo ona niesie w sobie jeszcze dużo więcej cennych dla nas informacji, dla nas i dla dziecka. Przede wszystkim to, że ono będzie musiało jakby zastanowić się, tak, co z tą zabawką zrobić. Będzie próbowało tutaj dochodzić, tak, i pojawi się takie myślenie przyczynowo-skutkowe. Będzie próbowało rozwiązać jakiś problem, w jaki sposób może właśnie na tą zabawkę nacisnąć, tak, co zrobić, żeby ją otworzyć. Będzie tutaj pojawi się oczywiście koordynacja wzrokowo-ruchowa, bardzo ważna. No i pojawi się koncentracja, tak? Bo musimy skupić się na tym, co robimy w danym momencie. Jeżeli ta zabawka jest na tyle interesująca, tak, że właśnie zaciekawi dziecko, to ta koncentracja będzie się wydłużać, pojawi się też zadowolenie. I to jest w tych zabawach niezmiernie cenne i wartościowe.
Dlatego wracamy do tych zabaw bardzo często w czasie zajęć terapii ręki, nawet powiedziałabym do takich prostych, bardzo prymitywnych przedmiotów, po to właśnie, żeby rozpoczynać tą budowanie tej motoryki małej właśnie od takich prostych ruchów i dopiero później coraz bardziej je różnicować. Zabawa manipulacyjna będzie niosła za sobą bardzo dużą taką dawkę sensoryczną, tak? Czyli będzie tutaj wpływać ogromnie na integrację sensoryczną, bo zobaczcie, że dotykając przedmiotu, dziecko poznaje jego właśnie wielkość, kształt, ciężar, właśnie budowę, fakturę, to jaki dźwięk wydaje ta zabawka. Dodatkowo to, jak ta zabawka jest usytuowana w przestrzeni, prawda? Jaki jest stosunek z ciała, mojego ciała do przedmiotu, który trzymam w ręce. Więc tutaj bardzo dużo fajnych aspektów nam się pojawia. Ta właśnie manipulacja, to poznawanie tego przedmiotu jest tutaj bardzo ważne i muszę tutaj z takim dużym naciskiem powiedzieć to, żeby jeżeli są tutaj wśród nas rodzice takich małych dzieci, tych młodszych dzieci, właśnie wtedy, kiedy ta zabawa jest tak bardzo intensywna, żeby tej zabawy nie przerywać, żeby nie zniechęcać dziecka, nawet kiedy nam wydaje się, że ta zabawa jest taka prosta, jakaś taka mało efektowna, tak, i efektywna. Czasami też słyszę, proszę Państwa, to jak jestem nawet na konsultacjach u takich maluszków, właśnie niemowlaczków i pytam o to, w jaki sposób dziecko się bawi, jakie lubi zabawki. To czasami rodzice odpowiadają, no nie, wie pani, on to się nie bawi. Właściwie najczęściej to on po prostu chwyta i zrzuca wszystkie przedmioty, tak? Że to jest jego ulubiona zabawa, to jest zrzucanie. I wielu rodziców traktuje to jako taką niefajną czynność, tak, dziecka. Natomiast właśnie rzucanie jest jedną z takich bardzo cennych zabaw, pierwszych zabaw, które pojawia się u dziecka, bo zobaczcie Państwo, ile tam się dzieje, tak? W momencie, kiedy dziecko chwyta zabawkę, tak, bierze ją do ręki, już tutaj bada, jak ona jest ciężka, jak jest duża. Dalej tą zabawką rzuca, najczęściej tak o podłogę i patrzy, prawda? Czyli zobaczcie, mamy koordynację wzrokowo-ruchową. Następnie słyszy, tak, jaki dźwięk wydaje ta zabawka, czy ona się potoczy, czy ona wyda jakiś głośny, tak, czy bardziej stłumiony dźwięk. Więc to wszystko, to poznanie takie sensoryczne jest tutaj niezmiernie istotne i ta chęć powtarzania tego, prawda? Powtarzania i też zmiany. Inaczej będzie brzmiała łyżeczka, którą wyrzucę, tak? A inaczej gumowa piłka. Więc to wszystko jest tutaj bardzo cenne. Kolejna rzecz, o której też rodzice czasami mówią, to to, że dziecko, właściwie ten maluch, to tylko zgniata wszystko, tak? I mamy taki ruch grabiący, ściskanie i właściwie mało jest takiej ładnej zabawy, tak? Że kupiliśmy dziecku piękny sorter, a ono z niego nie korzysta, tak? Tylko po prostu woli na przykład, nie wiem, zgniatać kartki papieru, tak? Czy jakieś stare gazety. I to też jest ważne, bo na ten sorter przyjdzie jeszcze czas i to, że to dziecko będzie potrafiło dostosować kształt przedmiotu do tego otworu, który jest w tym sorterze. Na początku bardziej, w tym pierwszym roku życia, zabawa sorterem polega na wyjmowaniu, czy też wyrzucaniu właśnie tych zabawek ze środka, no bo to wyrzucanie, wyjmowanie jest po prostu łatwiejsze, tak jak rozbieranie na początku, prawda, jest o wiele łatwiejsze. A wracając do tego ściskania, to też jest bardzo cenna rzecz, bo zobaczcie, że tutaj już uczymy się siły, prawda, tego z jaką siłą muszę zadziałać na przedmiot, tak, żeby go zgnieść i co dalej się pojawi, co dalej się zadzieje. Zobaczcie Państwo, że jeżeli taki maluszek ściśnie sobie truskawkę, prawda, weźmie ją do ręki i ściśnie, to oczywiście no, ta truskawka się rozgniecie, wycieknie sok, pojawi się pewnie też zapach jakiś dodatkowy, ona się trochę, ten sok przyklei się do dłoni, więc mamy tutaj bardzo dużo fajnych takich bodźców sensorycznych. Z bardzo jakby podobnym ruchem będzie ściskanie, ale gąbki, na przykład takiej myjki jakiejś czy gąbki kąpielowej, prawda? Mamy bardzo podobny ruch, bo ściskanie, ale już zupełnie inny efekt, bo w momencie, kiedy gąbkę ściskam i puszczam, to ona wraca do swojego kształtu. I tutaj
jest, pojawia się to właśnie dostrzeganie różnicy i podobieństw, że czasami ten sam ruch może wywołać zupełnie inny efekt, tak? I to jest cenne, że ja sobie będę próbować na różnych przedmiotach tego samego działania i zobaczę, co się stanie, zobaczę, co się zadzieje. I ten czas, właśnie ten początek życia, można powiedzieć, dziecka, pierwszy rok życia, jeszcze drugi rok życia, to są właśnie te cenne doświadczenia, których właściwie później już nie jesteśmy w stanie nadrobić. Tak? My się oczywiście staramy tak na wielu terapiach, na jakichś dodatkowych zajęciach, ale zobaczcie Państwo, że jeżeli my zablokujemy dziecku ten czas, kiedy damy mu, nie wiem, ten nieszczęsny telefon, tak, albo włączymy telewizor, to tak bardzo ograniczymy mu to działanie, to właśnie to poznawanie świata przy pomocy tych rąk. I tutaj znowu taki apel do rodziców, tak, żeby pozwolić dziecku, tak, pozwolić mu dotknąć tego błotka, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak ono okleja nam ręce, jaką ono ma temperaturę, jaką właśnie ma konsystencję, po to, żeby następnym razem już na przykład nie musieć tego robić, prawda, bo to też na tym polega, że my na początku musimy doświadczyć, tak, żeby zdobyć jak najwięcej informacji o tym przedmiocie i jakby w kolejnym etapie rozwoju już nie musimy tak powtarzać tego często, bo czasami wystarczy już tylko to spostrzeżenie, tak, czyli spojrzenie wzrokiem i my już wiemy, tak, o tym przedmiocie bardzo dużo, nie musimy za każdym razem go w ten sam sposób obrabiać, można powiedzieć, czy doświadczać, ale na początku, w tych pierwszych okresach życia, ta ilość doświadczeń jest tutaj niesamowicie, niesamowicie ważna. No i właśnie ten sensoryczny aspekt zabawy. Zobaczcie, że dziecko jakby manipulując przedmiotem, tak jak powiedziałam, angażuje spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe, no i oczywiście złożone ruchy rąk. I to wszystko się napędza i nakłada na siebie, bo jeżeli widzimy zabawkę, to ją bierzemy do ręki, zaczynamy nią manipulować, coraz bardziej tak ją poznawać, gdzieś tam odkręcać, wkładać do środka, tak, a to dalej nas jakby motywuje do kolejnego działania i daje nam kolejne doświadczenia sensoryczne. Także ręka, proszę Państwa, jest ogniwem, który łączy właśnie ten zewnętrzny świat z naszym układem nerwowym. Ja bardzo często mówię i wielokrotnie to powtarzam na szkoleniach i też o tym właśnie napisałam w tej mojej książeczce, że ręka służy do poznawania świata, tak? No jest właśnie takim ogniwem, prawda, który łączy ten świat zewnętrzny i my jakby musimy ten świat poznać. Tak jak powiedziałam, warunkiem zabawy jest udostępnienie dziecku bogatego materiału, tak, nadającego się do manipulowania. I tutaj o rodzajach zabawek zaraz sobie powiemy. Generalnie powinnam powiedzieć Państwu w tym momencie, że najlepiej jest, jeżeli jest różnorodność, to znaczy, jeżeli dziecko dostaje dużo różnych zabaw. Ale tutaj słowo dużo nie powinno się jakby kojarzyć w tym sensie, że tych zabawek jest taki przesyt i chaos, tylko chodzi o to, że jest różnorodność właśnie faktury, kształtu, ciężaru. Ja bardzo Państwa zachęcam, właściwie na każdym webinarze o tym mówię, że taki niemowlak powinien mieć, niemowlak, ale też starsze dziecko, taki dwulatek na pewno też powinien mieć takie strefy, tak, zabaw i maksymalnie 10 zabawek, 8-10 zabawek, takich, które są, że tak powiem, w jego zasięgu i które on, do których może dotrzeć, natomiast cała reszta zabawek powinna być schowana, tak? I dopiero po kilku dniach, po tygodniu te zabawki zmieniamy, czyli następuje rotacja po to, żeby pojawił się efekt nowości, żeby pojawił się znowu efekt wow, coś nowego i żeby też inaczej trochę na ten przedmiot zadziałać, bo na początku dziecko może nie być w ogóle zainteresowane tą zabawką albo bawić się w jakiś właśnie prosty sposób, na przykład nakładając kółeczka na wałeczek, tak, budując taką wieżę, ale kolejnym razem tą samą zabawkę może wykorzystać zupełnie inaczej, na przykład puszczając kółeczka tak, żeby one zaczęły się toczyć albo wkładając je do jakiegoś kartonika albo przysypując jakąś, nie wiem, chowając w chustce szyfonowej, więc jakby jedna zabawka powinna posłużyć na wiele
wiele, czy dawać wiele możliwości zabawy. I to jest takie słowo klucz, które powinno też Państwu przyświecać w momencie, kiedy jesteście rodzicami i planujecie zakup zabawek dla dzieci. Jakie zabawki kupić? No przede wszystkim takie zabawki, które nigdy się nie nudzą, czyli takie zabawki, które można wykorzystać na wiele sposobów. I ja tutaj bardzo często mówię o takich zabawkach ponadczasowych, takich zabawkach, które właściwie no, nie są nawet traktowane jako zabawki, bo to są przedmioty takie zwykle naturalne albo takie przedmioty z czasami nawet z recyklingu, tak, które bardzo często wykorzystujemy do zabawy. Po prostu dzieci je lubią. Są to kamienie, piasek, woda, patyki, trawa, sznurki, tekturowe pudełka, kubeczki. Zresztą na wielu tutaj webinarach moich mogliście Państwo to zauważyć, że ja na terapii w czasie zajęć bardzo często takie właśnie zabawki wykorzystuję. I tak jak powiedziałam, to są zabawki, które wykorzystujemy na wiele sposobów, ale też przez wiele lat, prawda? Bo zupełnie inaczej będzie się niemowlak bawił kubeczkiem, a zupełnie inaczej taki 3-4-latek, który już będzie rozpoznawał kolory, który potrafił będzie segregować te kubeczki, który już będzie precyzyjnie przesypywał na przykład jakiś sypki materiał albo przelewał wodę. Także zabawa tą samą zabawką, ale w zupełnie inny sposób. Zabawki, które dają wiele możliwości ruchowych, takie, które właśnie dają wiele doznań sensorycznych, no i takie, które stymulują, ale nie przebodźcowują. Czyli to właśnie, co powiedziałam, ta zabawka, która ten patyk chociażby, prawda, którym dziecko się bawi, który może wykorzystać jako miecz, jako nie wiem, jako kosę, jako kij do hokeja, jako ołówek, którym pisze po piasku, a w momencie, kiedy się znudzi, może go po prostu złamać i wyrzucić i znaleźć sobie inny, tak, i wykorzystać go jeszcze na wiele innych sposobów. I to są właśnie zabawki, które lubimy, zabawki, które dają naprawdę bardzo dużo możliwości i takich fajnych aktywności sensomotorycznych. Właśnie o webinarach wspomniałam, że na wielu naszych poprzednich webinarach te różnorodne zabawy takimi i innymi nietypowymi zabawkami się pojawiają. Także ja Państwa bardzo zachęcam tutaj do odświeżenia sobie takich informacji. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszamy na stronę acentrum.com.pl, ale także zachęcam Państwa, szczególnie terapeutów, którzy pracują z dziećmi, prowadzicie terapię ręki, do korzystania z naszego pakietu terapeuty. Na ten moment mamy pierwszą część tego pakietu, czyli tak zwany pierwszy wkład do segregatora, ale jest już przygotowany następny i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojawi się następny. To jako taka dodatkowa pomoc dla terapeuty. Zawsze jest ten też scenariusz właśnie terapii, zawsze są jakieś dodatkowe karty do wydruku, także bardzo Was tutaj polecam, tak, i zachęcam do zakupu. No i oczywiście nasz piękny segregator, w którym te wszystkie dokumenty można sobie przechowywać. Myślę, że te osoby, które mają już te nasze pakiety, mają nasz segregator, to też możecie napisać, jak Wam się sprawdza. Czym lubimy się bawić i co polecam do zabaw takich manipulacyjnych? No tutaj nieodzowne będą materiały sypkie, różnego rodzaju. Kiedyś mówiliśmy o tym, że właściwie jest piasek i to nam wystarczało. Teraz tych materiałów przygotowujemy naprawdę przeróżne, cudowne, kolorowe. To dobrze, bo to jakby daje na pewno jakby znowu zaciekawienie, motywację dla dziecka. Natomiast też chciałam Państwu tutaj jakby powiedzieć i podkreślić to, że ta zabawa tymi materiałami sypkimi powinna być też jakby urozmaicona w tym sensie, że obserwując tą zabawę, my chcemy zobaczyć znowu różnorodność ruchu dziecka i wariantowość ruchu. Bo jeżeli dziecko tylko wkłada rękę do tej miski, tak, czy do pojemnika, w którym mamy ja właśnie ten ryż kolorowy, kaszę, mąkę, cokolwiek i robi tylko jeden ruch, miesza w ten sposób i koniec, tak, i wyjmuje rękę, to no, jest to jakby trochę za mało, prawda? I zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego jest tylko jeden ruch, jakie są ograniczenia, z czym to może być związane, czy tam jest jakieś zaburzenie sensoryczne, czy właśnie ograniczenie ruchomości, bo ta zabawa w materiale sypkim daje, czy powinna, tak, nieść za sobą, zobaczcie, bardzo dużo różnych
możliwości, tak? Mamy tam nabieranie, zagarnianie, sypanie, czyli takie powolne, tak, opuszczanie tego materiału, przesypywanie z ręki do ręki czy do jakichś kubeczków, rozsypywanie, no i znowu możliwości tutaj bardzo dużo, wreszcie ściskanie też tego materiału, i to chcemy zobaczyć w czasie tej zabawy, to powinniśmy zobaczyć, czy też po prostu zachęcać dziecko, żeby takie ruchy, takie aktywności w czasie tej zabawy się pojawiły. Zabawa wodą, to właściwie chyba na każdym webinarze o tym wspominam i będę do tego wracać zawsze, dlatego że uważam, iż woda jest naprawdę rewelacyjnym środowiskiem. Zarówno woda, taka, do której wchodzimy po szyję, tak, i się zanurzamy, i nasze ciało jest jakby stymulowane właśnie przez tą wodę, przez jej temperaturę, ale także właśnie taka zabawa, kiedy my wyciskamy gąbkę, kiedy przelewamy, kiedy barwimy tą wodę, kiedy chlapiemy. I tutaj już znowu od takich najwcześniejszych momentów życia zachęcam zawsze rodziców, żeby wykorzystać kąpiel do takiej zabawy. W momencie, kiedy dziecko już siedzi samodzielnie, to jest taki czas, kiedy ręce uwalniają się do funkcji. Ten siad, taki stabilny siad, jest bardzo ważnym momentem właśnie w dużej motoryce, kiedy my jesteśmy pewni, że zaraz za tym zmieni się właśnie rodzaj zabawy. Pojawi się więc, ta zabawa stanie się bardziej urozmaicona właśnie przez to, że te ręce już nie muszą pełnić funkcji podporowej, tylko mogą przejść właśnie na tą funkcję manipulacyjną. I właśnie ta, no, jakby czas kąpieli jest takim bardzo fajnym momentem do tego, żeby popracować sobie tymi rączkami, przelewać tą wodę, zanurzać przedmioty, właśnie rozklapywać, wyciskać i tak dalej. Więc tutaj z tego korzystamy i zachęcamy chociażby rodziców, tak? Jeżeli jesteście terapeutami, to przypominamy o tym, że ten czas kąpieli jest ważny. Jak chwytamy, czyli w jakie chwyty w czasie tych zabaw manipulacyjnych mogą się pojawić. Oczywiście ta różnorodność chwytów i jakby wielorakość tutaj możliwości ruchu naszej ręki jest niesamowita. No, nie ma na świecie drugiego gatunku, tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, który no, miałby tak doskonale zbudowaną rękę i o tak rewelacyjnych, tak, możliwościach właśnie ruchowych, jaką ma człowiek. I ta nasza ręka od takiego chwytu właśnie, od ruchu chwytnego, który mamy na początku, tak, kiedy ona się zaciska na każdym przedmiocie, który zostanie włożony do środka dłoni, do takiego chwytania dowolnego, tak, celowego, tak mniej więcej około 4 miesiąca ten chwyt się zmienia. Dalej mamy na początku chwyt tak zwany dłoniowy prosty, kiedy kciuk jeszcze jest mało aktywny i wykorzystujemy głównie te 4 palce do chwytania i to właśnie wtedy też pojawia się taki chwyt grabiący. Do chwytu takiego dojrzałego, dłoniowego, kiedy pojawia się aktywność kciuka i wreszcie do tych wszystkich chwytów precyzyjnych. W tym rozwoju naszym przechodzimy też od chwytania łokciowego do chwytania promieniowego. Chwytanie łokciowe będzie wtedy, kiedy ręka, tak jakby ten chwyt zaczyna się od małego palca i to jest właśnie widoczne u takich 5-6-miesięcznych dzieci, które jakby chwytają przedmioty, czasem tak chwytają też swoje ubranka, zaczynając jakby ten ruch właśnie od małego palca, a dopiero około 11-12 miesiąca życia pojawia się ta izolacja palców, pojawia się gest wskazywania, prawda, i ten jakby ta dojrzałość ruchu przechodzi właśnie od tej strony łokciowej, tak, do strony promieniowej, czyli do strony kciuka. Mamy na początku ruch globalny, czyli dziecko rusza całą rączką, tak, jeżeli chce wziąć jakiś przedmiot, czy rzucić piłką, tak, to zawsze te ruchy są takie bardzo, bardzo obszerne. Na początku też widzimy takiego malucha, dwulatka, który trzyma kredkę, tak, i sobie maluje, ale wtedy ten ruch jest właśnie całą ręką, taki zagarniający. Ale jakby z czasem, czyli w trakcie znowu tego rozwoju, doskonalenia tej manipulacji, pojawia się coraz bardziej ruch, coraz bardziej selektywny, taki ruch wyizolowany, kiedy już nie musimy poruszać całym barkiem, tak, i całą ręką, tylko wystarczy nam ruch tutaj tej końcówki naszej kończyny, czyli właśnie tej anatomicznej
ręki. I jakby każdy, można powiedzieć, miesiąc życia, każdy rok życia dziecka sprawia, że coraz bardziej rozwija ono precyzję i różnorodność chwytu, tak? Wzrasta właśnie selektywność, pojawia się kontrola siły nacisku, właśnie ta umiejętność dostosowania szybkości i zakresu ruchu do przedmiotu, który chwytamy. I to chcemy obserwować, tak? To chcemy obserwować w rozwoju dziecka od momentu, można powiedzieć, urodzenia do tego okresu czy do wieku 6 lat, kiedy właśnie ta doskonałość, można powiedzieć, ruchu chwytnego i tej precyzji jest tutaj na najwyższym poziomie. Bardzo ważnym palcem w ogóle w naszym życiu, tak, mówiąc o zabawach manipulacyjnych, to już na pewno jest oczywiście kciuk. Będziemy tutaj sobie dzisiaj jeszcze mówić i pokazywać zabawy na przede wszystkim te trzy palce, bo to one są bardzo istotne, jeżeli mówimy o chwycie narzędzia pisarskiego, o chwycie nożyczek, prawda, o chwycie guzików po to, żeby je zapiąć. Więc to są te trzy palce, które w grafomotoryce, w terapii ręki są tutaj bardzo ważne, a kciuk, można powiedzieć, jest najważniejszym z nich. I kciuk jest palcem, który jako jedyny ma tą możliwość opozycji, czyli przeciwstawienia. I ta opozycja jest dosyć trudną umiejętnością i pojawia się dopiero około 10-11 miesiąca życia. I tą opozycję warto trenować, tak? Czyli jakby doskonalić znowu w kolejnych latach po to, żeby dziecko mogło tą pęsetkę wykorzystać w działaniu właśnie, czyli żeby mogło nią chwycić tą końcówkę na przykład suwaka, tak, żeby zapiąć sobie i podciągnąć sobie ten suwaczek do góry, po to, żeby właśnie chwycić drobny przedmiot, po to, żeby chwycić i tym palcem wskazującym, i środkowym, właśnie i kciukiem, wreszcie długopis i móc zostawić ślad. Także o kciuku pamiętamy i o tym, że to jeden z najważniejszych palców, które musimy usprawniać w czasie zajęć. Powiedziałam Państwu o materiałach sypkich, ale bardzo też fajnym taką pomocą dla dzieci już właściwie znowu od najwcześniejszych okresów życia są różnego rodzaju farby. Ja dzisiaj pokażę Wam taką zabawę farbą, taką puszystą farbą, którą robimy z pianki do golenia i z kleju. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś sobie taką farbę stworzyć. Jest po prostu niesamowita w dotyku, aksamitna, właśnie puszysta. Tak cudowna, że chciałoby się ją zjeść i naprawdę trzeba uważać, szczególnie z młodszymi dziećmi, żeby tej farby nie zjadły, bo jest naprawdę niesamowicie przyjemna w takim odbiorze. Do tego zabarwiona oczywiście kolorami, a jeszcze można ją tutaj jakimś olejkiem zapachowym właśnie tak dodać jakiś zapach i mamy jeszcze tutaj sensorycznie bogactwo tutaj bodźców, więc taka zabawa będzie tutaj bardzo, bardzo korzystna i różnego rodzaju farby, właśnie takie materiały polecam Wam do manipulacji. Zobaczcie, jak my bawiliśmy się, znaczy właściwie ja, bo ten film sobie nagrywałam tutaj sama, ale wykorzystuję to zawsze z dziećmi i bawimy się w cukiernie.
Pobawiliśmy się farbami. Pytacie, jaki to klej? Tak naprawdę najzwyklejszy klej biurowy, biały. Myślę, że z każdym wyjdzie. Ja miałam jakiś najzwyklejszy pod ręką i wszystko się pięknie udało. Ta farba też bardzo fajnie zastyga, tak? Ona jest bardzo długo taka wypukła i myślę, że tutaj jako taki pomysł pracy plastycznej w przedszkolu można ją świetnie wykorzystać. Do tego te różnego rodzaju ozdoby. Ja tutaj miałam akurat nie taki styropian, takie kuleczki styropianowe i pięknie nam w tą cukiernię one się wpisały, ale myślę, że każde inne jakieś takie sypkie materiały będą tutaj pomocne. W co się bawić w tych poszczególnych latach życia? To bardzo szybciutko sobie przejdziemy, tym bardziej, że na prezentacji macie tutaj wypisane propozycje zabaw lub też zabawek, więc nie będziemy ich tak dokładnie omawiać. Zresztą myślę, że wszystkie one są znane i bardziej dla takiego przypomnienia. Pamiętajcie Państwo, że tak jak powiedziałam, już pierwszy rok życia jest bardzo ważny, żeby tą rączkę usprawniać. Na początku mamy tutaj tą tak zwaną manipulację niespecyficzną, czyli dziecko działa na przedmiot właściwie zawsze tak samo, czyli bez względu na to, co chwyci do ręki, to zawsze nim tym przedmiotem porusza, pomacha, weźmie do buzi, postuka i odrzuci. I to jest właśnie tak, to niespecyficzne działanie, ta manipulacja niespecyficzna. Natomiast około 8 miesiąca życia zmienia się już rodzaj tej manipulacji. Zaczyna się ona, ponieważ różnicują się też ruchy dłoni, tak dziecko dojrzewa też intelektualnie, poznawczo, kształtują się te łuki śródręcza, właśnie opozycja kciuka, o której powiedziałam, dysocjacja palców i dziecko będzie manipulować przedmiotem zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jeżeli weźmie na przykład, nie wiem, szczotkę taką do włosów, to będzie próbowało siebie albo tam mamę uczesać. Jeżeli weźmie właśnie łyżeczkę, to będzie próbowało karmić siebie albo właśnie lalę. Więc ten przedmiot ma już swoje przeznaczenie i to zaczyna być widoczne w zabawach dziecka. I tutaj jakby znowu szukając zabawek dla tych maluszków, pamiętajcie, że nie tylko te zabawy takie plastikowe, te tak zwane w cudzysłowie tutaj edukacyjne zabawki, które gdzieś tam naciskane, one grają, świecą i wibrują. Chociaż też ja nie mówię, że tych zabawek w ogóle nie może być. Kilka jak najbardziej może się w tym pojawić, tak, w czasie zabawy. Natomiast tutaj pamiętajmy o kolorowych takich piłeczkach, chustkach szyfonowych, właśnie drewnianych klockach, o piasku i takich pierwszych właśnie próbach przesypywania, o jadalnych farbach. Tutaj nawet w komentarzu któraś z Was pisała o tym, że właśnie dla tych maluszków lepiej zamiast tej farby takiej klejowej zrobić farbę z jogurtu i z barwnika takiego spożywczego, no bo zawsze się może zdarzyć, że to dzieciątko weźmie to do buzi, ale te farby jak najbardziej już w tym czasie mogą się pojawić. Bardzo zachęcam Państwa i zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby sprawić dziecku taką tablicę manipulacyjną. Można taką oczywiście gotową kupić, tutaj taką przykładową oczywiście pokazuję na prezentacji, ale zachęcam do tego, żeby zrobić taką samodzielnie z przedmiotów, które zawsze gdzieś tam w domu się znajdą i tutaj też kilka takich przedmiotów, które zawsze się dobrze sprawdzają na takich tablicach. Wypisałam zasuwka, jakieś klamerki, zatrzaski, kółka zębate, pokrętła różnego rodzaju, jakiś stary kalkulator, nawet nie musi być działający. To wszystko sprawia, że ta rączka zaczyna w różnych właśnie ustawieniach i w różnych aspektach działać. I ta tablica manipulacyjna sprawdzi się też myślę, że przez wiele lat, dlatego że ona jest atrakcyjna zarówno dla takiego niemowlaczka, który to dopiero zaczyna gdzieś tam te pierwsze swoje ruchy wykonywać, jak i dla takiego już można powiedzieć starszaka, który będzie to robił bardziej precyzyjnie. Drugi, trzeci rok życia, te zabawy już znowu się coraz bardziej różnicują, pojawią się układanki, można powiedzieć, że też takie w stylu sorterów, tak, ale takie, w którym już trzeba dokładnie trafić do otworu, tak, trzeba dopasować kształt. Tutaj bardzo fajnie sprawdzą się zabawki, którymi musimy wykonywać ten ruch takiego odwodzenia, tak, i przywodzenia w nadgarstku, czyli tutaj, tak jak na zdjęciu widzicie po prawej stronie, taka zabawka, którą się wkręca klocki, albo właśnie ona ma takie specjalne rowki i trzeba
trafić na ten rowek, żeby po prostu ułożyć tą wieżę. Kółeczka właśnie takie wkładane do otworów na drewnianej podstawie, łączenie wagonów pociągu, no i znowu tutaj zobaczcie też farby, ale raczej jeszcze w tym wieku polecamy takie malowanie całymi rączkami, malowanie palcami, malowanie jakimiś dużymi wałkami, nawlekanie. I to nawlekanie może być już tutaj na troszeczkę mniejszych koralikach, ale jeszcze zachęcałabym do tego, żeby nie na sznurówce takiej miękkiej czy jakimś tam sznureczku, ale na takim sztywniejszym, na przykład na takim druciku kreatywnym, prawda? Bo on jest zdecydowanie łatwiejszy dla tych młodszych dzieci. I co tutaj na pewno powinno się pojawić? Klocki. My generalnie jakby klocki traktujemy jako zabawkę taką konstrukcyjną, prawda? I rzeczywiście tak jest, no bo zwykle z klocków coś budujemy i one mają z reguły takie przeznaczenie. Natomiast ja bardzo lubię wykorzystywać klocki też w innej formie, na inne sposoby i bardzo Was do tego zachęcam, szczególnie wtedy, jak te klocki się robią już mniej atrakcyjne, prawda? Bo zawsze na początku jest takie wow, wszystkie one są fajne, a później gdzieś już trochę się tam nam i tym naszym dzieciom nudzą, więc warto wtedy do nich wrócić. Z tymi młodszymi dziećmi oczywiście te większe klocki będą takie bardziej cenne, natomiast ze starszakami mogą to być zwykłe klocki Lego i ja tutaj właśnie taką zabawę z klockami Lego Wam pokażę.
to jest bardzo taki fajny pomysł na zabawę z kostką. Bardzo lubią to moje dzieci. Wyrzucamy kostką ilość oczek i tyle klocków losujemy z woreczka, tak? Nie widzimy, jakie to klocki. No i zadanie jest takie, żeby ze wszystkich klocków, które są wylosowane, zbudować jakąś tak, no, coś zbudować. I naprawdę fajne tutaj prace powstają. Dodatkowo mamy efekty liczenia, dodawania, więc i takie aspekty matematyczne można tutaj trenować. Bardzo lubię też te gumki recepturki i wykorzystywać je właśnie na klockach, szczególnie z tymi młodszymi dziećmi. Zobaczcie, że zawijamy te gumki w różnych jakichś tam, tak no, chaotycznie można powiedzieć, i zadaniem dziecka jest rozwinięcie tych gumeczek, może być ich oczywiście więcej, tak żeby było bardziej różnorodnie. No i proste przesypywanie. Można powiedzieć, najprostsza zabawa, ale zawsze też jest fajna, szczególnie, że te klocki w tych kubkach robią dużo hałasu, a dzieci to lubią, kiedy coś się dzieje, więc może być tutaj, może być dodatkowa atrakcja. Można robić to w dwie osoby i tutaj taką zabawę w wyścigi, kto szybciej przesypie. Można zrobić instrument muzyczny, także wiele możliwości, na wiele możliwości te klocki, na wiele sposobów można je wykorzystać. Bardzo też lubię zabawę w odnajdywanie tutaj klocka, który nie pasuje. Zawsze też mamy tutaj dużo emocji, kto szybciej znajdzie tutaj tą niepasujący element. Lubimy matematykę na klockach. Zobaczcie, że bardzo fajnie ćwiczymy sobie dodawanie, tu już z tymi starszymi oczywiście dzieciakami, porównywanie długości, znowu wielkości, kształtu, a nawet ułamki. Mówiąc o zabawach manipulacyjnych, musimy pamiętać o tym, że mają one niesamowity wpływ na rozwój mowy, i to myślę, że tutaj jest informacja, która jest znana dla wszystkich logopedów. Jeżeli mamy tutaj na sali logopedów, to na pewno potwierdzicie to, odezwijcie się proszę, ale generalnie zabawy, tak usprawnianie ręki czy praca ręki, właśnie manipulacja, powoduje, że w dużej mierze wpływamy na rozwój zarówno artykulacji, jak i komunikacji językowej. Wynika to z faktu, że w naszej korze mózgowej, zarówno w czuciowej, jak i w ruchowej, obszar, jaki zajmuje nasza ręka, jak i nasza twarz, a szczególnie właśnie ten nasze usta i nasz język, jest bardzo duży, tak? Czyli te części ciała zajmują dużo miejsca w naszej korze czuciowej i ruchowej, a co więcej, te części ciała są położone bardzo blisko siebie, czyli mogą wzajemnie na siebie oddziaływać, tak jak dwaj dobrzy sąsiedzi, tak wzajemnie się wspierają. I tutaj właśnie jako pierwszy tą zależność, tak zauważył taki kanadyjski neurochirurg, który właśnie jakby pokazał to tak wizualnie na takim obrazku, jakim widzicie Państwo tutaj w lewym górnym rogu, i to jakby świadczy, tak, że fizjologicznie czy anatomicznie ta zależność jest tutaj widoczna, jest potwierdzona, i w związku z tym my właśnie pracując z ręką dziecka w bardzo dużym stopniu wpływamy na mowę. Stąd też już znowu u maluchów, tak, u których ta mowa się rozwija, bardzo ważne będą wszystkie zabawy paluszkowe, wszystkie masażyki, w których dotykamy, ściskamy paluszki, wszystkie właśnie masy, kiedy one mogą ściskać, rozrywać, ugniatać te przedmioty, po to właśnie, żeby ta mowa jak najlepiej się kształtowała, żeby nie trzeba było później korzystać właśnie z dodatkowych zajęć. I przechodzimy do kolejnych okresów życia. Mamy ten okres od 3 do 5 lat, czyli taki wiek przedszkolny, można powiedzieć, że rozkwit tak wielu różnych tutaj zabaw, nie tylko manipulacyjnych, ale też właśnie i konstrukcyjnych, i twórczych, i naśladowczych, i tak dalej. I znowu, co będziemy tutaj robić? Proste ruchy coraz bardziej urozmaicać, więc było nawlekanie koralików w wcześniejszych latach, teraz będzie nawlekanie, ale na przykład już układając jakieś wzory, sekwencje, możemy układać z zamkniętymi oczami, będzie tutaj już wycinanie prostych wzorów. Pojawią się zabawy klamerkowe. Znowu zabawa taka plasteliną, ciastoliną, modeliną, ale już nie tylko proste układanie, ale też jakby tworzenie, tak, z tej masy jakichś konkretnych
budowli. Przesypywanie i przelewanie, ale już nie tylko na zasadzie zrobię to szybkim ruchem, ale bardziej odmierzanie, porównywanie, prawda? Czy ile płynu muszę zmieści się, nie wiem, w jakiejś wąskiej szklance, ile się zmieści w jakiejś dużej. Więc znowu prosty ruch, ale trochę inny efekt tej naszej zabawy. No i bardzo wskazane tutaj do zabaw manipulacyjnych będą różne nietypowe zabawki, takie jak gazety, butelki właśnie, gąbki i papier toaletowy. Ja dzisiaj właśnie Was zachęcę do zabawy papierem toaletowym. Też często takie pomoce wprowadzam w czasie zajęć, ponieważ one zawsze podnoszą nam motywację, zainteresowanie i ciekawość. Nawet dziecka takiego, słuchajcie, które przyszło i nic nie będę robić, nie chcę nic robić, tak? To gdzieś jak wkraczają takie właśnie nietypowe zabawki, to zawsze ten uśmiech na twarzy się pojawia i ta ciekawość, co możemy z tym zrobić, jakieś takie pozytywne nastawienie. Więc tutaj zabawa papierem toaletowym jest bardzo wskazana i zobaczcie, co my tutaj sobie spróbowaliśmy robić. Napiszcie, czy wykorzystujecie takie nietypowe zabawki w pracy.
No, jak widzicie, ja też się bardzo dobrze w czasie tego nagrywania bawiłam. Zresztą, jak zawsze, bardzo lubię te zabawy i czytam Wasze komentarze i widzę, że też wykorzystujecie mnóstwo takich fajnych pomysłów. Myślę, że te Wasze komentarze tutaj będą też inspiracją dla wielu osób, także cieszę się bardzo, że piszecie i że komentujecie. Nawlekanki myślę, że są w większości nam znane, tak, różnego rodzaju. Znowu można takie stworzyć samemu, można kupić gotowe. Tutaj taka jedna z ostatnich, która trafiła w moje ręce, i jest bardzo, bardzo fajna, także polecam szczególnie dla tych młodszych dzieci, ale też takie, o zobaczcie, proste, które można zrobić na szybko, robiąc dziurki w talerzykach papierowych. No i masy plastyczne. Mówiliśmy już sobie o tym, że te masy plastyczne lubimy i wykorzystujemy je, one pięknie nam się w zabawy manipulacyjne wpisują. I zobaczcie kilka przykładowych zabaw. Tutaj losujemy kostką ilość oczek i znowu robimy biedronce kropeczki. Ściskamy jakimiś spinaczami, które robią nam dodatkową tutaj fakturkę na tych masach. Zaplatamy. To jest bardzo fajne ćwiczenie, słuchajcie, ponieważ ten rulonik, tak, zrobiony z tej modeliny, trzeba obchodzić się z nim dosyć delikatnie, tak, żeby nam się po prostu nie rozerwał, więc tutaj to jest bardzo fajne ćwiczenie do właśnie takich dla dzieci, które mają problem z tym dostosowaniem siły, tak, bo jeżeli no właśnie zbyt mocno zadziałamy na ten rulonik, to nam się to wszystko rozedrze. Tutaj mamy taką zabawę, którą bardzo lubię, a mianowicie najpierw robimy odciski, tak, w różnych takich małych przedmiotów na modelinie, a później znowu jest zabawa. Wyłączę to, żeby nam nie przeszkadzało. Później jest zabawa właśnie w takie różnicowanie, zobaczcie, bez kontroli wzroku, różnicowanie dotykowe. Losujemy sobie tutaj z tego woreczka przedmiot i albo terapeuta wskazuje dziecku, jaki przedmiot ma znaleźć, tak, pokazując jego odbicie, albo odwrotnie, dziecko najpierw ten przedmiot sobie dotyka rączkami, tak, i samo mówi, jak myśli, tak, który to przedmiot właśnie trzyma w dłoni. Bardzo fajna zabawa, bardzo lubię ją i też lubią to dzieci. No oczywiście wciskanie jakichś drobnych przedmiotów, kamyczków, muszelek, fasoli i tutaj te dociski poszczególnymi paluszkami, modelina i plastelina bardzo nam się sprawdzą. Szlaczki, oczywiście zanim zaczniemy je rysować, musimy je doświadczyć na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest właśnie takie wyklejanie plastelinką. Różnego rodzaju właśnie labirynty. To można tutaj wykorzystać oczywiście też zabawy oddechowe, tak? Dziecko może dmuchać na tą piłeczkę, możemy machać talerzykiem, wachlarzem albo samą ręką też, tak? I przenosić tą piłeczkę. Zwijanie, rolowanie, też w różnych ustawieniach dłoni. Rozrywanie na drobne kawałeczki i znowu tutaj z wykorzystaniem tej dysocjacji palców. Rolowanie. Tutaj troszeczkę poprzesuwam te filmy, bo one są dosyć długie, a chodzi też bardziej o to, żeby pokazać czy przypomnieć te zabawy i do nich wracać. Tak jak powiedziałam, dla osób, które kupią ten pakiet webinarowy, to całe te filmy w całości będą dla Was do odtworzenia. Tutaj bardzo fajna, taka prosta zabawa, kiedy przykładamy sobie kulę w ręce i robimy dziurki. Zabawa, która za chwilę będzie nam potrzebna, tak, do takiej ważnej umiejętności, a mianowicie rotacji, którą wykonujemy jedną ręką. I to ten jakby rodzaj zabawy bardzo fajnie nam się tutaj sprawdza. Znowu tutaj odciskanie, dziurkowanie różnych przedmiotów. Zaplatanie na palce, później pozbywanie się tego materiału z dłoni. Tak, to
Tutaj akurat nie na filmie jest najzwyklejsza modelina, taka kupiona, tak? Ale taka kupna tak zwana, ale może to być, tak jak mówię, każda inna masa, taka masa też zrobiona samodzielnie. No, ważne, żeby ona była taka dosyć miękka, żeby można było ją tutaj swobodnie w tymi rączkami manipulować. I bardzo fajny też pomysł na takie robienie śladów. To zwykle się bawimy z dziećmi w takie ślady dinozaurów. Jeżeli macie tutaj ochotę, to w pakiecie webinarowym są też takie gotowe właśnie, gotowe szablony na uzupełnianie. Można uzupełniać tak tutaj ślimaki, biedronki, tęcze i inne tutaj zwierzątka i przedmioty. Można uzupełniać modeliną te puste przestrzenie, plasteliną, farbą albo właśnie jakimiś sypkimi materiałami i 14 sztuk takich szablonów jest w pakiecie. Kolejny rok życia to już właściwie rozkwit pełen, tak, tej naszej zabawy manipulacyjnej i mamy tutaj bardzo już zróżnicowaną pracę, zarówno jeżeli chodzi o nawlekanie, właśnie przesypywanie, pojawia się kreślenie wzorów i szlaczków. Tutaj bardzo polecam naszą sprawną rączkę do tego typu ćwiczeń. Bardzo zachęcam do wykorzystywania różnego rodzaju pacynek, kukiełek, marionetek, ponieważ to są też przedmioty, które pięknie nam tutaj tą rękę ćwiczą. Przypominam o konkursie, cały czas tutaj jesteście ze mną i piszcie więc komentarze, opiszcie swoją zabawę. Tak jak powiedziałam na początku, na koniec wybiorę tutaj jedną osobę, którą nagrodzę tą moją nową książką, także czekam na Wasze pomysły, na zabawy i też będzie mi miło, jeżeli udostępnicie ten webinar, tak żeby więcej osób się dowiedziało o tych naszych tutaj szkoleniach. I w tym szóstym roku życia, tak jak widzieliście, pojawia się, czy też jest już, można powiedzieć, na szczycie swoich możliwości, tak zwana manipulacja w dłoni, czyli umiejętność takiego, no właśnie, badania przedmiotu w jednej ręce. I to jest coś, co jest bardzo ważne, żebyśmy zaobserwowali u dziecka taką umiejętność, szczególnie wtedy, kiedy to dziecko ma rozpocząć przygodę z pisaniem. Manipulacja w dłoni jest bardzo ważna. Oczywiście ona pojawia się tak naprawdę już w drugim roku życia i jakby pierwsze próby tej manipulacji w jednej dłoni, a tak jak powiedziałam, pełny rozkwit jest w wieku 6 lat. Natomiast my przez ten czas właśnie od drugiego do szóstego roku życia powinniśmy tą manipulację wspierać, diagnozować czy obserwować, jak ona się kształtuje, tak żeby to dziecko było właśnie gotowe do podjęcia tych do prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego i wykonywania tych płynnych, precyzyjnych ruchów. Czym jest ta manipulacja? Ona generalnie ma takie trzy podstawowe wzorce: przełożenie, przesunięcie i rotacja. Za chwilę o tych wzorcach troszeczkę więcej wam powiem. Natomiast co się dzieje, kiedy dziecko nie opanuje tych wzorców manipulacji w odpowiednim czasie? Przede wszystkim ma problem z utrzymaniem kilku drobnych przedmiotów w dłoni. Tak, widzimy taką sztywną dłoń, taką mało zwinną, można powiedzieć, taka właśnie niezręczność się pojawia. Dziecko chwyta te przedmioty, one się wysypują, ona musi sobie jakby zagarniać czy przytrzymywać dodatkowo drugą ręką. Nie potrafi izolować ruchu palca. Potrzebuje właśnie tej drugiej ręki albo czasami oparcia o blat stolika, żeby sobie no, te przedmioty mu z tej rączki nie wypadły. Ma problem z takimi czynnościami samoobsługi, jak na przykład wiązanie sznurowadeł, z nauką obsługiwania się sztućcami i też widzimy bardzo dużą męczliwość. I jeżeli takie jakby oznaki, takie objawy zobaczycie u dziecka, to warto przyjrzeć się właśnie temu, jak wygląda manipulacja w dłoni i jak te poszczególne wzorce właśnie manipulacji się kształtują. Pierwszy taki, można powiedzieć, najbardziej prosty, pierwotny, to jest tak zwane przełożenie, czyli umiejętność zbierania przedmiotów pojedynczo,
z podłoża, na przykład właśnie monety albo jakichś drobnych koralików, zbieramy je kolejno do ręki, a później jakby z tej ręki wysuwamy, tak żeby chwycić jeden i wrzucić do jakiegoś małego przedmiotu, tak? Czyli mamy to przesunięcie jakby od końca palców do środka ręki, a później znowu od środka ręki do końca palców i te zabawy ćwiczymy przede wszystkim właśnie chwytając takie drobne przedmioty tak, i wrzucając je do małych otworów. I jak możemy się tutaj bawić? Kilka zabaw Wam tutaj teraz pokażę. Ciskanie takich drobnych kołeczków, tak? I zobaczcie, że jakby zasadą jest tutaj to, żeby, że ta praca jest jakby w każdej ręce osobno, tak? Przeliczanie przedmiotów, segregowanie, ale cały czas posługujemy się tutaj jedną ręką, możemy segregować kolory. Jeżeli dziecko sobie radzi już z tym zadaniem, tak? I potrafi kilka tych przedmiotów chwycić w ręce, to bardzo Was zachęcam, żebyście próbowali sprawdzać czas, jak szybko to robi. I oczywiście no, wraz z rozwojem tej manipulacji powinno to dziecko robić coraz szybciej, bo oczywiście jakość wykonania jest ważna, ale też tempo pracy. Więc jeżeli już widzimy, że dziecko opanowuje tą czynność, tak jak powiedziałam, w miarę sobie dobrze z nią radzi, to spróbujcie na przykład, tak jak tutaj chociażby do tej skarbonki, tak, zbierać monety, powiedzmy, że mamy 10 monet, zbieramy je i wrzucamy pojedynczo do monety. W tym czasie sprawdzamy tam stoperem, w jakim czasie dziecko to robi i czy oczywiście w miarę kolejnych spotkań, zajęć, ten czas się poprawia. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby tak było. Tutaj możemy wykorzystać już ze starszymi dziećmi jakąś zabawę w układanie słów i później wszystkie te koraliki, tak, te literki bierzemy do ręki i znowu próbujemy sobie znaleźć odpowiednią literę, nawlekanie koralików. Tutaj znowu mogą jakieś sekwencje się pojawić, wzory, przesuwanie tych koralików w ręce. To jest właśnie ten pierwszy ruch, czyli właśnie to przełożenie, inaczej nazywane właśnie taką translacją. O, i później zdejmowanie koralików pojedynczo, możemy wrzucać też jakieś spinacze biurowe. O, i też bardzo fajnym jakby urozmaiceniem tego typu zabaw jest zbieranie takich rzepowych kulek. One są już trochę trudniejsze w takiej izolacji, bo wymagają trochę większej siły. Więc znowu w momencie, kiedy widzicie, że już jest dziecko sobie radzi ze zwykłymi kuleczkami, to spróbujcie takie rzepowe właśnie kuleczki i będzie z tym łatwiej. No oczywiście zgniatanie chusteczek jedną ręką, na początku są to chusteczki higieniczne, bo to jest łatwiej, a później próbujemy też kartkę. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest takie rozkładanie tych chusteczek, tak wygładzanie i znowu ściskanie. Tak, później to samo próbujemy robić z kartką, możemy próbować też tą kartkę składać w jednej ręce i rozkładać tak, żeby, o właśnie tak jak teraz widać na filmie i mamy tutaj doskonałą pracę właśnie na ten pierwszy wzorzec ruchu, czyli na przełożenie. Kolejnym wzorcem jest przesunięcie, czyli będzie tutaj taka możliwość przesuwania palców po obiekcie i tą umiejętność widać bardzo fajnie, kiedy dziecko musi ustawić palce na odpowiedniej wysokości trzymanego narzędzia. Tak? I zobaczcie, jeżeli chwyci za wysoko, to musi sobie tymi paluszkami przejść niżej, tak, żeby właśnie tą odpowiednią wysokość znaleźć. I to takie wędrowanie, takie spacery po ołówku, to jest właśnie nic innego jak przesunięcie. I tego typu zabawy będziemy wykorzystywać, znaczy tą umiejętność będziemy wykorzystać też w momencie, kiedy trzymamy sztućce, tak, nóż, widelec i musimy się nim posługiwać, kiedy trzymamy sznurówki i chcemy je zawiązać. Przesunięcie też widać to, czy dziecko sobie radzi z tym wzorcem ruchu
widać bardzo wyraźnie, kiedy trzyma, wycina i tą kartkę, którą wycina, musi przekładać w ręce, prawda, żeby dostosować się tutaj do tego ruchu nożyczek. Więc jeżeli macie takie dzieci, które z tymi umiejętnościami, z takimi funkcjami sobie nie radzą, to warto wprowadzić właśnie takie zabawy na ten wzorzec manipulacji. Taki oczywiście cały program usprawniania grafomotoryki, usprawniania tej manipulacji, taki program, który my często przekazujemy rodzicom, macie też w materiałach, w tym pakiecie webinarowym, także możecie z tego sobie skorzystać albo po prostu na zajęciach, na terapii wykorzystać te pomysły na ćwiczenia. I tutaj kilka przykładów na to właśnie przesunięcie. Tutaj mam taki długopis, myślę, że znany jest Wam taki długopis, który ma kolorowe wkłady i trzeba ten odpowiedni wkład jakby nacisnąć i przesunąć ten długopis tak, żeby chwycić go znowu w odpowiednim miejscu, na przykład nacisnąć na kolorową kredkę albo coś po prostu napisać. Więc tutaj różne możliwości, ale ten długopis akurat nie do tych zabaw na przesunięcie bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo fajną zabawą jest właśnie takie przesuwanie właśnie kuleczki zamkniętej w takim woreczku. Może to być też woreczek foliowy na przykład i przesuwanie w rękach. Dotykanie oznaczonych miejsc na paluszkach, ale też właśnie jest próba zdejmowania tych naklejek z paluszków. Tutaj też bardzo prosta zabawa dla starszych dzieci, linijka z literkami i dziecko musi poprzez takie dwukrotne naciśnięcie danej literki ułożyć jakiś wyraz, który mu zaproponujemy. I przesuwa sobie tą linijkę właśnie w dłoni. Tutaj też to przesunę. Tak, robimy to oczywiście, wszystkie te zabawy robimy zawsze jedną i drugą ręką. Kolejnym fajnym pomysłem na przesunięcie jest takie przekładanie jakiegoś małego klocka albo takiego pierścionka na palcach i próba obracania go na każdym paluszku. I tutaj też do tych zabaw bardzo fajnie nadają się te sprężynki. Myślę, że znacie je już z naszych webinarów. Nakładanie je na i takie wędrowanie sprężynki po paluszkach. Oczywiście, tak jak mówiłam, każda ręka osobna, a później jeszcze dwie ręce razem. To jest znowu ten sam długopis. Właśnie tutaj dziewczynka próbuje wciskać i później odpowiednim kolorem rysować płatki na kwiatuszku. I zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. To już chyba nie do końca jest ta sama zabawa. Dobrze, i wreszcie ostatni wzorzec tej manipulacji to jest rotacja. I rotacja to jest nic innego jak obrót. Może to być prosty obrót, który wykonujemy odkręcając jakieś małe przedmioty, albo też tak zwana rotacja złożona, i to jest umiejętność takiego przełożenia przedmiotu o 180 albo 380 nawet stopni. Czyli na przykład trzymając ołówek, długopis, przekładamy go w ten sposób w paluszkach, i to już jest wzorzec, który pojawia się jako ostatni, i on jest najbardziej właśnie taki złożony, wymagający od dziecka najwięcej właśnie tej precyzji. I tutaj tą rotację możemy ćwiczyć właśnie poprzez włączanie i wyłączanie długopisa. Tutaj jest prosta piłka, na której znowu narysowałam literki i trzeba tak dotknąć odpowiednią literkę albo napisać jakieś słowo, dotykając literki. Do rotacji bardzo fajnie nadają się wszelkiego rodzaju puzzle i układanki, które właśnie musimy przekładać w rączkach ten kształt, prawda, żeby ułożyć jak naj żądany wzór. Malowanie tymi takimi kosmetycznymi szpatułkami, też myślę, że jest to znane dla Was, ale to jest właśnie to obracanie szpatułki w paluszkach, to jest nic innego jak rotacja, także jeżeli ćwiczycie, to warto taką prostą zabawę w malowanie tutaj wprowadzić.
przekładanie kostki, zobaczcie, w ręce i prosimy dziecko, żeby nam pokazało jakąś ilość oczek, tak, i dziecko sobie szuka na kostce, zakręcanie, odkręcanie, zwykła klepsydra, bardzo fajnie się nadaje do tych zabaw. Nawijanie sznurka na jakiś patyczek, na linkę, nakręcanie zabawek, takie właśnie zabawki z takim małym, z taką małą śrubką, tak, do nakręcania, będą tutaj bardzo dobre do ćwiczenia rotacji. O, i tutaj pantekturka, bardzo fajna zabawa, bardzo lubią ją dzieci, a zobaczcie jaka jest prosta, tańczący pantekturka, a dużo fajnej pracy ręką. Tutaj taka zabawka, właściwie to jest część jakiejś zabawki, nawet ciężko mi powiedzieć skąd ona się wzięła w mojej skrzynce cudownej z zabawkami, ale ja ją nazywam safe i tutaj trzeba poprzez właśnie takie przekręcanie palcem znaleźć odpowiednie cyferki albo właśnie ułożyć jakiś szyfr. Tutaj jeszcze taka zabawa też na dysocjację z właśnie wciskaniem paluszków. I wreszcie zabawy, które łączą ze sobą te wszystkie wzorce ruchu, tak? Zarówno rotację, przełożenie i przesunięcie. Zobaczcie na przykład tutaj zwykła taka zabawa z rolką i naklejkami. Szukamy jakichś drobnych takich obrazków, tak? Które wcześniej zostały narysowane. Dziecko musi, przekładając tą rolkę w jednej ręce, znaleźć odpowiednie miejsce, a tak odkleić najpierw naklejkę, przykleić ją na kartce, a później jeszcze dodatkowo wskazywać paluszkiem ten obrazek, który na przykład terapeuta wywoła. Zabawki, które tutaj polecam do tych zabaw, to są te chociażby węże, prawda, które można skręcić, a później właśnie jedną rączką próbujemy je rozprostować. To są tego typu kostki manipulacyjne, też bardzo lubiane przez dzieci. To są różnego rodzaju gumeczki, które można właśnie tutaj przeplatać między palcami, zawiązywać supełki. Wreszcie odkręcanie jakichś małych słoiczków i znajdywanie takich jakichś małych niespodzianek, tak, które nam się w tym słoiczku zmieszczą. Też zabawa, którą bardzo lubią dzieci, no bo zawsze jak jest tam w środku jakaś niespodzianka, to jest ciekawość, co tam może być. Tutaj oczywiście mamy całą ekipę tych ptaków, nie pamiętam jak one się nazywają, ale tak właśnie bardzo dobrze nam tutaj pasują do tych słoiczków i możemy tu różne zabawy z nimi popróbować. Zobaczcie. No i jeszcze takie zwykłe skręcanie tam było kuleczek i tutaj też zabawa z taką zabawką na rzep. Znowu troszeczkę więcej siły musimy użyć, żeby tą zabawkę rozłączyć i pięknie nam tutaj ręka pracuje we wszystkich wzorcach manipulacji. Także bardzo Państwu polecam, szczególnie jeżeli jesteście na etapie wprowadzania narzędzia pisarskiego, kiedy dziecko przygotowuje się do szkoły, kiedy nie radzi sobie z tym narzędziem pisarskim, żeby wrócić, poobserwować, jak wyglądają te poszczególne wzorce manipulacji i próbować wprowadzać takie ćwiczenia, taki cały program wspomagający, tak żeby pomóc tym dzieciom wejść, tak zdobyć tą gotowość szkolną, jeżeli chodzi o małą motorykę, tak żeby one mogły sobie w tych drobnych ruchach. Tak, zobaczcie, że tu szczególnie w tych wszystkich wzorcach, tych trzech, o których mówiłam, pracują właśnie te trzy palce, w tym pierwszym też śródręcze i to są te ruchy, które są nam bardzo potrzebne do tych ruchów grafomotorycznych.
I wreszcie tutaj zabawa też tak naprawdę na rotację, czyli też ruch tutaj trzech paluszków i zabawa z naszymi słonikami, pracowite słonie. To kolejny hit na zajęciach, słonie, które ruszają trąbą i mogą sobie tutaj podawać piłki. No nie jest to takie proste, słuchajcie, jak widzicie. Kilka prób musiało być, ale rzeczywiście tej precyzji tutaj jest potrzebne dosyć dużo. I takiej właśnie koncentracji, uwagi. Bardzo fajne zabawy. Jakie są pomocne wzajemnie. Zobaczcie, znowu bardzo prosta zabawa, tak? Wykorzystanie bardzo prostych tutaj przyborów, a dużo tutaj mamy, dużo się dzieje tak naprawdę. Mamy motywację, mamy koncentrację, mamy właśnie ten ruch rotacyjny, jeżeli chodzi o rękę. No i ta motywacja, zadowolenie dziecka jest naprawdę duże. To są te zabawy, które nigdy nie chcą się skończyć, tak? Bo zawsze dzieci chcą więcej i więcej i oczywiście zazwyczaj chcą te słoniki sobie zabrać do domu, na co oczywiście pozwalamy, bo tak jak mówię, no koszt wykonania ich jest naprawdę niewielki, a zawsze to jest taka przyjemność dla dziecka, jak coś może sobie po terapii dostać, tak? Jakąś nagrodę. Zachęcam Państwa też do zapoznania się z naszymi scenariuszami. Ja te scenariusze zawsze na każdym webinarze, w każdym pakiecie taki scenariusz się znajduje. Tam jest kolejne mnóstwo propozycji zabaw i ćwiczeń. I myślę, że jeżeli jakby pracujecie z dziećmi, jesteście terapeutami, to takie gotowce będą bardzo cenną pomocą. Tutaj akurat nie dzisiaj przygotowałam dla Was zabawy z balonami, i które nie tylko manipulacje, ale też właśnie tą siłę docisku i koordynację pięknie nam ćwiczą. No i chwila relaksu dla nas wszystkich. Tak, zanurzyliśmy się przy na chwilę w muzyce klasycznej. Zobaczcie Państwo, jak znowu w prosty sposób można zrobić fajną zabawę. Bardzo podobny ruch, czyli mamy znowu rotację, mamy znowu ruchomość tych trzech palców i takie tutaj działanie tak do muzyki. Ktoś tutaj pisze. Jak nazywa się pierwszy wzorzec manipulacji? Po polsku nazywamy to przełożeniem, Pani Elizo, natomiast tak z angielskiego nazywa się to translacja. To ten pierwszy wzorzec, drugi to było przesunięcie i trzeci rotacja, i właśnie między innymi w tym balecie tą rotację możemy sobie potrenować.
I słuchajcie, już, przepraszam, bo to już było. Tak naprawdę mam jeszcze jeden film, ale już go zostawię, ponieważ przesunęłam już i tak czas, więc tą linijkę sobie zostawimy dla osób, które no, wykupią pakiet i będziecie mieli taką gratisową tutaj, gratisowy film. Natomiast ja chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden, a mianowicie taką gimnastykę rąk. Z taki masażyk, który bardzo często wykorzystuję jako taka zabawa bez zabawek i do tego też bardzo zachęcam, żeby uczyć dzieci, że można się bawić bez zabawek, tak? I to, że nasze ręce potrafią wiele zrobić, możemy właśnie wykonywać różne gesty, pantomimę, teatr cieni, pokazywanki, takie zabawy z pokazywaniem. Zobaczcie Państwo, jak dużo tutaj jest pracy rąk. No i te masażyki, te nasze takie, można powiedzieć, znowu pierwotne zabawy paluszkowe, ale dają niesamowitą tutaj aktywność dla rąk i taki masażyk znowu dzisiaj dla Was przygotowałam. Będziemy sobie piec ciasteczka, więc dzisiaj tak jakoś na słodko nam się zrobiło. I słuchajcie, same ruchy rąk tutaj dostosowane do wierszyka, który wypowiadamy. Pyszne ciasteczka Wam upieczemy. Najpierw mąkę przesiewamy, tak puszystość jej dodamy. Przesianą mąkę z masłem siekamy. Do tego dwa całe jajka wbijamy. Cukru dwie szklanki dosypujemy i wszystko razem dokładnie gnieciemy. Ciasto z dłoni odklejamy. Każdy palec oczyszczamy. Teraz ciasto wałkujemy. Duży placek formujemy. Różne kształty wycinamy i na blaszce układamy. Ciasteczko na koniec dekorujemy. Kilka cukrem posypujemy. Inne będą z cynamonem. Z czekoladą, a reszta z kardamonem. Do gorącego pieca blachę wkładamy i 20 minut cierpliwie czekamy. Ciastka już gotowe, pięknie upieczone. Teraz je ze smakiem zjemy. Brzuszki swoje poklepiemy. Mam nadzieję, że było słychać, bo cały sens tej zabawy to jest właśnie ten wierszyk, który wypowiadałam. Tutaj pani Ania napisała, że nie słychać było, ale mam nadzieję, że to nie dla wszystkich, tylko tutaj jakaś wyjątkowa sytuacja się zdarzyła. Napiszcie proszę, czy słyszeliście ten, ten wierszyk, bo to, tak jak mówię, było najbardziej istotne. I słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca tego naszego. Słychać. Nie było słychać. No to dziwne, słuchajcie. Dobrze, dobrze, słuchajcie, zostawimy sobie już to, bo tak jak powiedziałam, jest bardzo późno. Ten cały wierszyk i film jest w pakiecie. Natomiast ja jeszcze raz tylko zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze nie skorzystały z naszych szkoleń, do tego, żeby spotkać się z nami albo na żywo w Warszawie, albo online, już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, teraz 25-26 spotykamy się online, także mam nadzieję, że tutaj z niektórymi z Was się spotkamy. Jeżeli nie, to zapraszamy na nasze kolejne szkolenia. Wszystkie terminy są dostępne na stronie acentrumszkolenia.pl. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że pakiet webinarowy jest do zakupienia na stronie terapiaręki.pl. Cały webinar będzie dostępny przez tydzień na naszym profilu. I oczywiście ten pakiet będzie też wtedy do zakupienia. Jeszcze na pewno na Facebooku będę o tym przypominać. Natomiast pamiętajcie też, i ja pamiętam o tym, że dla jednej osoby należy się nagroda i ja jutro w
jeszcze tutaj w komentarzu dzisiaj, ale na pewno jutro w poście na Facebooku i na Instagramie właśnie tą osobę oznaczę. Wybiorę tutaj najbardziej aktywną osobę spośród Was, osobę, która napisała fajną zabawę, także bardzo Wam dziękuję za aktywność i za to, że spędziliście ze mną no te prawie 2 godziny, słuchajcie, jeszcze raz przepraszam za przedłużenie, ale zawsze tak dużo tych różnych pomysłów przychodzi mi do głowy i chcę się z nimi podzielić, że okazuje się, że nam czasu zawsze brakuje, ale mam nadzieję, że nie był to dla Was stracony czas, że wykorzystacie te pomysły i się zainspirujecie do pracy. Także bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego wieczoru. Dobranoc i oczywiście do zobaczenia na kolejnych szkoleniach i na webinarach.